Wtorek, 6 czerwca, Jakub Pochwyt, witam i zapraszam na porcję informacji z regionu. W dzisiejszym raporcie m.in. Uczą się, by ratować ludzkie życie. Młodzi ratownicy pokazali swoje umiejętności w Wodzisławiu Śląskim. Rybniccy artyści w hołdzie Beatlesom, czyli wyjątkowy koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Drugoligowe rozgrywki zakończone. Piłka Żorowu w ostatniej kolejce remisują z Radomiakiem. Musieli odnaleźć się w każdej sytuacji, opanować stres i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W Wodzisławiu Śląskim miały miejsce manewry pierwszej pomocy. Młodzi ratownicy udowodnili, że kilkumiesięczne szkolenie nie poszło w las i że zdobyta wiedza przydaje się nie tylko podczas manewrów, ale i na co dzień. Prosty pożar, cieczy palnej, użycie i obsługa gaśnicy. 30 sekund do wznowienia. Tutaj uczniowie skorzystali z urządzenia AED, czyli defibrylatora automatycznego, który podłączyli poprzez dwie elektrody, które widzimy tutaj na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Pamiętać o zdejmowaniu tej biżuterii. Bo są trzy stopnie oparzeń. Pierwszy stopień to jest zaczerwienienie na podłożu rumieniowym. Drugi stopień to są pęcherze z płynem surowiczym. A trzeci stopień to jest już zwęglona, czarna skóra. Różne są przypadki, od wypadku motolotniarza, poprzez wypadek motocyklisty, osoba, która pogryzł pies, również epizod z gaszeniem pożarów. Myślę, że takie zajęcia są potrzebne, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ktoś musiał potrzebować pomocy. I myślę, że każdy człowiek powinien mieć taką podstawową wiedzę na ten temat. Taka wiedza jest bardzo ważna, bo może nam pomóc w ratowaniu ludzkiego życia. Podejmowanie działań na rzecz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej jakiejkolwiek, to jest coś, co jeszcze wymaga odwagi. Ja mam nadzieję, że ta grupa chętnie podejmie te próby, bo jest do tego przygotowana i nabrała tej pewności siebie, że właśnie potrafi to zrobić i potrafi w ten sposób pomóc komuś. Przeboje legendarnych Beatlesów w wykonaniu zespołu Karantu Hill, hip-hopowca metrowego czy innych rybnickich artystów. Wszystko uzupełnione wyjątkowymi opowieściami kierownika radiowej Trójki Piotra Meca. Czegoś takiego w Teatrze Ziemi Rybnickiej jeszcze nie było. The Beatles to jeden z najsławniejszych zespołów w historii muzyki. 1 czerwca minęła dokładnie 50. rocznica wydania przez kapelę legendarnej płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I właśnie z tej okazji w Teatrze Ziemi Rybnickiej zorganizowano wyjątkowy koncert poświęcony właśnie zespołowi The Beatles. Pomysłodawcami byli Adam Drewniuk z zespołu Karantu Hill oraz Michał Wojaczek, dyrektor teatru. Postanowiliśmy, że zrobimy to w sposób bardzo szeroki, bardzo różnorodny. Zaprosiliśmy różnych artystów, którzy działają w Rybniku i w okolicach. No i udało się chyba. Nie było łatwo, ale myślę, że jest dobrze. Koncert brawurowo poprowadził Piotr Metz, miłośnik Beatlesów, dziennikarz muzyczny, kierownik redakcji muzycznej radiowej Trójki, który zapowiadając poszczególne utwory opowiedział mnóstwo anegdot i ciekawostek dotyczących zespołu. Koncert był strasznie kolorowy, tutaj się strasznie dużo działo i myślę, że widownia, bardzo różna też wiekowo, reagowała fantastycznie właśnie przez to, że mieliśmy tutaj przy każdym utworze zaskoczenie. Na scenie covery największych hitów Beatlesów zaprezentował m.in. zespół Karantu Hill. Nie musiałem kolegów zbytnio namawiać do tego, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, choć na pierwszy rzut oka, no co ma wspólnego muzyka irlandzka z muzyką Beatlesów. A jednak myślę, że w jakiś sposób temu dziwnemu utworowi Being for the Benefit of Mr. Kite nadaliśmy troszeczkę takiego irlandzkiego pieprzu i trochę irlandzkiej soli. Chyba najbardziej niestandardową interpretację przedstawił metrowy end Tomasz Mandrela aka Affect. Hip-hopowiec przełożył teksty Beatlesów na język polski i wyrecytował w swoim stylu. Podtrzymujący mój umysł od swobodnej wędrówki. Tak naprawdę te teksty dużo łatwiej przychodzą mi w języku polskim, więc przełożyłem to na polski i odniosłem całkowicie merytoryczny sens, więc tak naprawdę po polsku to znaczy dokładnie to samo, co chcieliby powiedzieć po angielsku Beatlesi. Przed publicznością, która oszczelnie wypełniła wszystkie miejsca w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zaprezentował się także kwartet saksofonowy Four Brothers, South Silesian Brass Band, Anna Drewniok z kwartetem Dolce Farniente, Jarosław Hanik i Karolina Filec, Andrzej Trefon oraz zespół Supersonic. Są już niemal w połowie drogi do Indii. Dwaj siatkarze polskiej plus ligi w szczytnym celu podróżują autostopem przez Europę i Azję. Patryk i Mateusz zbliżają się obecnie do granicy turecko-irańskiej, a wirtualnie do ich podróży dołączają kolejni przedstawiciele polskiego świata sportu i nie tylko.
Patryk i Mateusz dziś są już w pobliżu granicy turecko-irańskiej. Swoimi przygodami dzielą się z całym światem za pośrednictwem portali społecznościowych, a świat, szczególnie ten sportowy, wspiera ich i dopinguje. Cześć wszystkim, chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w akcji Autostopem do Mumbaju. Chłopaki zbierają pieniążki dla Kasperka, każdy z nas może pomóc. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się szerokości, panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Was zachęcić do wspierania akcji Autostopem do Mumbaju. Razem możemy pomóc choremu Kasperkowi. Pomaganie nie boli, a wręcz jest przyjemne, więc zachęcam Was. A Wam, chłopaki, życzę, abyście spotykali samych pozytywnych ludzi na swojej drodze i szerokości. Pozdrawiam. Postępy w podróży do Mumbaju można śledzić na specjalnej stronie internetowej poświęconej tej wyjątkowej wyprawie. Tam też, a także na portalach społecznościowych można dowiedzieć się, jak pomóc Kacprowi, chłopakowi, który swoim zamiłowaniem do sportu przekonał do siebie Patryka i Mateusza. Siemanko, Kasper. Siemasz. Chcielibyśmy Ci serdecznie pogratulować dobrego występu na Mistrzostwach Polski. Gratulacje, stary, mega robota. Złoty medal w oszczepie, super sprawa, super wynik. Jesteśmy z Ciebie mega dumni, naprawdę. I pozdrawiamy Cię serdecznie z Kapadocji. Pozdro. Siema. Kacpra pasją, mimo niepełnosprawności, jest sport. Do wspomnianych Mistrzostw Polski przygotowywał się długie miesiące. Teraz trenuję kulą. Dzięki ludzkiej życzliwości być może Kacper jeszcze nie raz powalczy z innymi sportowcami jak równy z równym. To fantastyczny sposób na poznanie historii miasta. W Radlinie po raz pierwszy wystartowała gra miejska. Uczestnicy, dodajmy mieszkańcy miasta, pokonując 12 kolejnych stacji, dowiadywali się o wydarzeniach i o istnieniu miejsc w Radlinie, o których wcześniej nie mieli pojęcia. Z mapami i zadaniami w ręku odkrywali kolejne miejsca w Radlinie. Wyruszyli z placu radlińskich olimpijczyków. Przed nimi było kilkanaście kolejnych stacji. Na każdej zagadka do rozwiązania i zupełnie inna historia. Każda zagadka to jest rebus, czyli najpierw opisuje te miejsce, do którego trzeba dotrzeć, jak ono dzisiaj, czym tam jest dzisiaj to miejsce i czym było w historii. I mamy w razie, gdyby któraś grupa nie potrafiła odgadnąć miejsca, kawałek mapki i na pewno na tej mapce ten punkt się będzie znajdował. Serca na myśli historii, które tam miejsce miały. Podczas gry miejskiej uczestnicy odkrywali zakątki miasta i poznawali jego historię. Historię często nieznaną. Jest to doskonały pomysł do tego, żeby poznać dzieje miasta, poznać jego atrakcje, poczuć jego atmosferę. No, rewelacyjna sprawa. Której autorami są uczniowie Radlińskiego Gimnazjum nr 1. To oni stworzyli radlińską grę miejską, to oni pisali zagadki i to nie byle jak, ale wierszem. Chcąc przekroczyć prógi starych murów, napotkasz drzewko małe. Jest nim dom pamięci. Mało kto z mieszkańców wie, gdzie kiedyś był sierociniec w Berlinie, czy gdzie kiedyś był cmentarz, gdzie indziej, czy dom kultury. Ja nie wiedziałem, że tutaj było miejsce dwóch strajków. No fajnie jest się dowiedzieć, nauczyć czegoś takiego. A przy okazji przenieść w czasie i to nie tylko do momentów górniczych strajków w Radlinie. Jesteśmy kobietami z lat 20. A sama gra miejska została zorganizowana na 20-lecie Radlina. To były 3 dni wspaniałej zabawy podczas tegorocznego Święta Miasta w Świętochłowicach. Każdy znalazł coś dla siebie. I tak już po raz kolejny imprezę otworzył Rap Festiwal. Drugiego dnia goście bawili się przy utworach Margaret i zespołu Demono, zaś w niedzielę na estradzie wystąpili śląscy artyści. Miasto Świętochłowice w tym roku świętuje i celebruje jubileusz 70-lecia. Dlatego tegoroczne Dni Miasta były idealną okazją do wspólnej zabawy z mieszkańcami, a impreza jak co roku odbyła się na terenie Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka. Kompleks Skałka od wielu lat jest miejscem tradycyjnych spotkań mieszkańców Świętochłowic. Tutaj organizujemy Święto Miasta, tutaj systematycznie poprawiamy infrastrukturę dla dobra mieszkańców Świętochłowic. I właśnie dla dobra świętochłowiczan każdy z 3 dni imprezy obfitował w szereg atrakcji. Podczas obchodów Święta Miasta każdy z gości bez względu na wiek znalazł coś dla siebie. My chcemy dotrzeć do wszystkich płaszczyzn, począwszy od dzieci, przez młodzież, przez dojrzałe osoby, aż do seniorów. Dlatego w tym roku ku uciesze młodzieży na świętochłowickiej estradzie odbył się Rap Festiwal. Drugiego dnia na scenie pokaz swoich umiejętności wokalnych dali czołowi polscy artyści muzyczni. Na czele z gwiazdą wieczoru Margaret. Ta publiczność jest taka strasznie entuzjastyczna i ja bardzo lubię grać na Śląsku, więc... Ale tak naprawdę każdy występ traktuje tak samo
poważnie, w sensie dla mnie każda publiczność, czy jest jej więcej, czy jest jej mniej, jest tak samo istotna. Występy takich gwiazd jak Margaret czy Demono oraz liczne rozrywki przygotowane dla gości powodują, że Dni Świętochłowic z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dynamiczny rozwój kulturalny, jak również sportowy, jest widoczny w odbiorze uczestników. Coraz więcej ich jest i nie ukrywam, że bardzo się z tego miejsca cieszymy, ponieważ promocja tego miasta wykracza poza nasze rejony. A tegoroczne Święto Miasta w Świętochłowicach tradycyjnie zakończyło się śląską biesiadą. Podziałem punktów zakończył się ostatni w tym sezonie mecz drugoligowego KS ROW 1964 Rybnik. Zawodnicy trenera Piotra Piekarczyka, którzy już wcześniej zapewnili sobie utrzymanie, zremisowali przed własną publicznością z Radomiakiem Radom 1-1. ROW zajął ostatecznie 12 miejsce w tabeli. W ostatniej 34. kolejce drugiej ligi KS ROW 1964 Rybnik spotkał się na swoim stadionie z Radomiakiem Radom. Rezultat tego meczu nie miał większego znaczenia, ponieważ ROW tydzień wcześniej pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg i już wtedy osiągnął cel, czyli utrzymanie. Natomiast goście pewni byli, że ostatecznie zajmą czwarte miejsce premiujące ich grą w barażach o pierwszą ligę. Trener Piotr Piekarczyk dał w sobotnim spotkaniu szansę kilku zawodnikom, którzy do tej pory stanowili zaplecze pierwszej drużyny. W podstawowej jedenastce pojawili się m.in. bramkarz Aleksander Łubik, a także Damian Koleczko, Kamil Spratek, Krzysztof Koch czy Dawid Drozdowski. Mecz nie był porywającym widowiskiem. Goście często starali się strzelać z dystansu, ale piłka omijała światło rybnickiej bramki. Odmłodzony rybnicki zespół ambitnie starał się dorównać rywalom, ale miał kłopoty ze stwarzaniem dogodnych okazji. Tak było aż do 26 minuty. Wtedy to Dawid Drozdowski świetnie zachował się przed polem karnym rywala, dokładnie podając do Damiana Koleczki, który otworzył wynik spotkania. Niestety gospodarze cieszyli się z prowadzenia zaledwie 60 sekund. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową strzelał Chinozo Agu i Aleksander Łubik musiał wyciągać piłkę z siatki. Był to zdecydowanie najciekawszy fragment meczu. Z czasem tempo gry coraz bardziej spadało i wydawało się, że zarówno jedni jak i drudzy odliczają minuty do końca sezonu. W drugiej połowie rybniczanie mieli kilka sytuacji, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale byli nieskuteczni. Ostatecznie ROW zremisował z Radomiakiem 1-1. Była szansa dać, można powiedzieć, pograć tym młodzieżowcom, w sumie, którzy nie grali, którzy ewentualnie będą takim zalążkiem w sumie na przyszły sezon, zobaczyć w jakim takim, można powiedzieć, spokojnym meczu, bez jakiegoś obciążenia, jak wyglądają fizycznie, technicznie, piłkarsko. No całe szczęście, że nikomu nic się nie stało, nic dzisiaj. To był najważniejszy cel. Bez kartek, bez kontuzji, także przejrzałem troszeczkę to, czym dysponujemy na nieco głębszym zapleczu. Rybniccy piłkarze zakończyli sezon na 12 miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 41 punktów. W 34 meczach zanotowali 11 zwycięstw, 8 remisów i 15 porażek. Zdobyli 39 bramek, zaś stracili 47. Teraz drużynę czeka przerwa przed okresem przygotowawczym do rundy jesiennej sezonu 2017-2018. Już od ponad 40 lat uczniowie podstawówek w gminie Czerwionka Leszczyny raz w roku spotykają się na bieżniach lekkoatletycznych i walczą o laury Spartakiady. Imprezy nawiązującej doborem dyscyplin do najstarszych znanych ludzkości wydarzeń sportowych, czyli Igrzysk Olimpijskich. W tym roku najlepiej z lekkoatletycznymi wyzwaniami poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Chcemy, żeby docelowo każda szkoła na terenie naszej gminy miała boisko i to boisko wielofunkcyjne. Idealnie by było, gdyby także temu boisku towarzyszyła bieżnia. Stąd będziemy chcieli w perspektywie czasu na pewno wybudować takie boisko, gdzie taka bieżnia, być może pełnowymiarowa, także będzie. Ale uprawianie sportu to nie tylko bieżnia, to nie tylko boisko, ale sama chęć, samo promowanie idei sportu i myślę, że poprzez właśnie coraz lepsze obiekty mobilizujemy młodzież do tego, żeby alternatywą do innych postaw, niekoniecznie także tych pozytywnych, właśnie był sport. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.